Zauważmy. Po prostu coś zauważmy. Z rozmów wiem, że w czasie tej pandemii, no już to półtora roku ponad, bardzo wiele osób ma podobnie. Tracimy smak, ostrość barw, ale przede wszystkim zainteresowanie światem zewnętrznym. I teraz zauważmy coś. Kiedy tak tydzień po tygodniu odłączaliśmy uwagę od tego, co się dzieje, co to może z tego wyniknąć? Długo by to wymieniać. Po prostu odłączaliśmy uwagę. Zajmowaliśmy się sobą. Robiliśmy ten wewnętrzny lockdown. Jakbyśmy wchodzili we własną ścieżkę zdarzeń. Jakbyśmy się budzili. I teraz popatrzcie, tydzień po tygodniu, przez długi czas, bo to już miesiąc po miesiącu, nie zauważyliśmy nawet kiedy tak daleko odjechaliśmy. Z czym? Otóż z tym. Gdy mnie pytają, czy się szczepiłem, czy nie, nie mogę zrozumieć, jaki sens ma pytanie. Już nie umiem tego zrozumieć. Przecież nic nie jest dobre ani złe. Wszystko płynie. Ale też dzięki takim pytaniom zauważam, że gdyby nie wiadomości w mediach, to jest jedyna moja styczność ze szczepionką. Jakby ona w ogóle ze mną nie chodzi, nie mam żadnych problemów. Ja nie jestem szczepiony, ale też się tym nie chwalę, bo to żaden powód do dumy. Nic nie jest dobre ani złe. Po prostu jest jak jest. Mnie się przyszło nie zaszczepić. Komu innemu przyjdzie się zaszczepić? Każdy ma inaczej. Pan daraj, wszystko płynie. Ale jak dalece, popatrzcie, zostawmy już tą biedną szczepionkę, jak dalece odjechaliśmy z czymś takim, że nasz świat jest coraz, jak mówiąc krótko, nam wszystko sprzyja, wszystko się układa. Wszystkie sprawy się ładnie toczą, wszystko ładnie zmierza, wszystko się finalizuje. Przychodzą takie lepsze rozwiązania do głowy. Kiedyś trudnych sprawdzić od ręki, bo pomysł jakiś, czemu ja wcześniej na to nie wpadłem, no nie wiem. Ale nawet kiedy się potkniemy, to się okazuje, że to miało sens. Nawet jak ktoś nas kopnie w dupę, że tak powiem, to też to był pstryczek, bośmy się za bardzo zaangażowali znowu. No właśnie, jeszcze jakaś taka nauczka. Wszystko ma sens. Tu nikt nie robi nam żadnej krzywdy. Życie nas absolutnie nie krzywdzi. Wszystko nam sprzyja. Skąd? Jak? Dlaczego? Dlatego, że zajęliśmy się sobą. My nawet nie potrzebujemy już wiedzy. Zauważyliście? To już nie jest inteligencja, która rozwija się, więc potrzebuje wiedzy. Nic w tym złego. Wszyscy jej łachnęliśmy. Wszyscy rozwijaliśmy w sobie inteligencję. Kiedy inteligencja staje się świadoma, jest twórcza. Ona już nie potrzebuje wiedzy. To działa, to tak jak sen. Nie musisz wiedzieć, jak działa sen, żebyś śnił.
nawet świadomie, prawda? I tak wszystko nam sprzyja, wszystko się ładnie finalizuje. Nie wiadomo, w którym to momencie połapaliśmy się, że jesteśmy zupełnie odrębni, że całe nasze doświadczenie jest kompletnie odrębną linią doświadczeń w stosunku do całego świata, że to, co przeżywają inni, co oni mają, i te dylematy, i te problemy, i te troski. W ogóle nie jest już nasze. Tutaj mówię nasze, w sensie moje. Bo tutaj też się trudno zidentyfikować z jakąś grupą. Każdy to przeżywa po swojemu. Wiecie jak jest. My się kontaktujemy, tak. My z sobą chętnie rozmawiamy, tak. Gdyż w naszym życiu jakby zniknęli już inni, prawda? Nie ma już tych osób, z którymi nie ma o czym mówić. Oni gdzieś poznikali. Chętnie się kontaktujemy, chętnie rozmawiamy, ale nie poprawiamy się, wiesz, ja wiem lepiej. Bo wiemy, że każdy z nas doświadcza tego samego kosmosu. Ale w swój i tylko swój indywidualny sposób. Więc tak, jak on sobie wybrał. Każdy po prostu, nie wiadomo kiedy, stał się sobą. Doświadcza siebie tak, jak on chce. Co widzimy w życiu naszym? Nadal to samo. Czyli lustro. Jeśli ja odkrywam twórczość w sobie i akceptuję siebie w pełni, to to samo daje mi przecież odbicie w lustrze. Akceptuję Witka w pełni. Czuję się w tym świecie akceptowalny. Czuję, że wszystko mi sprzyja. Wręcz powiedziałbym, czuję, że rząd opiekuje się mną. Nie wiem, na czym to polega. Ale czuję to wyraźnie. Wszystko mi sprzyja. Dlatego, że cały czas to, co jest tak zwane na zewnątrz, tak jak było, tak pozostaje naszym lustrem. Zmieniliśmy się my. Każdy z nas. Zmieniłem się ja. O. I dopiero wtedy zmieniło się wszystko. Nie inaczej. Nie inaczej. Ale chyba nie zauważyliśmy, kochani, że wszystkie scenariusze tego świata w ogóle nas już nie dotyczą. Jesteśmy obok, jak świadomy sen. On nadal się śni, jest niby fabuła ta sama. Co z tego, skoro my sobie lekko przez tą fabułę idziemy? Jeden skacze po wieżowcach, a drugi pływa w oceanie, no. Nic nie jest lepsze, ani gorsze. I tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Witaj, Agnieszka. Króciutko, że nawet nie zauważyliśmy, kiedy odbiliśmy się tak od prozy życia, że tak powiem, że naprawdę często ja to mam i też w rozmowach z wami doświadczam. Patrzymy na świat jak na ryby w akwarium. Tam sobie pływają, ale to już jest inny świat. Dalej będzie. Każdy przecież widzi tylko to, co z niego wynika. Jak ktoś ma w sobie strach, to wiadomo, że będzie doświadczał tego, bo lustro mu to pokaże. Jak ktoś go nie ma, to będzie widział zupełnie coś przeciwnego. I ten ma rację, i ten ma rację. Też dla każdego z nas, wszystkich nas, to było, jest i wszystko wskazuje na to, że będzie doświadczenie, to było, jest i będzie lustrem,
Więc zauważam po sobie i że wielu spośród moich rozmówców tak mocno w czasie tej pandemii zmieniliśmy się, zaakceptowaliśmy się, odkryliśmy się, że właśnie tego nie można wytłumaczyć już. Nie ma zresztą żadnej potrzeby. Ktoś patrząc obok powie, przecież Witek, nadal tu mieszkasz, nadal jesteś sam i jesteś na rencie, że niby nic się nie zmieniło. No. A kto powiedział, że coś się ma zmienić? Ja jeszcze raz przypomnę, to kiedy uczeń pytał mistrza, jak będzie wyglądało moje życie, mistrzu, po oświeceniu, bo teraz to ja noszę wodę ze studni i trwa rąbię na opał. I mistrz odpowiedział, nadal będziesz nosił wodę i rąbał trwa. Tyle, że z jaką lekkością. To jest to. Do przemyślenia. Pomyślcie, jak dalece wszystko, co dzieje się na zewnątrz, jest jak film. Oglądamy, okej, film nadal trwa, ale to tylko film. Nic z ekranu nie wyskoczy, krzywdy nam nie zrobi. Piękne to jest. Ku pokrzepieniu, trzymajcie się.